tak, bitumie 24 stycznia 2021. Wycieczka po okolicy. To co tutaj widać białe, to jeszcze wspomnienie po tych opadach śniegu, które były przed tygodniem. Prawie 30-40 cm śniegu i wszystko w ciągu 3 dni poszło. Co zresztą widać tutaj w tym lesie, że jest dość sporo wody. No ale jak tyle śniegu stopniało na rośnie, to trudno się dziwić. Byłem w święcie przekonany, że jeszcze dzisiaj jakiś skituring się uda. Ale niestety, no nie ma na czym. Ja uprawiałam, nie wiem jak to nazwać, dupoloting? Dupoloting, tak. Niedziela to jest... Albo dupotur. Ja. No, bo z buta i na dupę. Niedziela po południu. Rano jeszcze śnieg sypał. Deszcz i wszystkiego rodzaju opady. Teraz mamy jakieś takie okno pogodowe, ale podobno od jutra powrót zimy. Co nas cieszy nieszczególnie. Na razie to mnie nie cieszy. Nieszczególnie, a to ze względu, że stoki nadal są zamknięte. Generalnie rzecz biorąc, 21 listopada 2020 roku była konferencja w Warszawie. Pan premier powiedział, że jeżeli ilość zakażeń spadnie poniżej 9600, cała Polska będzie objęta jako żółta strefa. To jest ta sama sytuacja, jaka była w lecie 2020. A tu tym samym mamy nadal tą narodową kwarantannę, a więc wniosek się są na suwo, jak nas zrobili w balona po prostu. No ale nie będziemy się na ten temat rozgadywać, bo szkoda nerwów i w ogóle. Wiślano trasa rowerowo, oznakowanie jeszcze kompletne. W Tarnolesiu jeszcze namiastka zimy, trochę lodu na drodze, tak. Dzisiaj też my byli w kościele. No. Msza była odprawiana za naszego pierwszego proboszcza, księdza Andrzeja, który niestety umarł. Umarł według oficjalnych doniesień na COVID-19. Śnieg odciepany, mimo tego, że nic tu nie jeździ. Umarł na COVID-19. To był ten ksiądz, który był proboszczem w Godziszce. Ja zawsze gadał, jak jechałem przez Godziszkę, że znam tam proboszcza. No znam, bo on był proboszczem u nas. Ja był ostatni rocznik, jak do komunii myślimy. Zanim on przeszedł do Godziszki.
ksiądz, który budował kościół u nas. No tam ku tej białej chałupie. Przejdźcie se, niech was pociąg rozjedzie. Życie w ognie miłe. Trzeba będzie też kiedy zajechać do Godziszki na ten grób. Ja tam ostatnio byłam. Akurat w tym dniu, co on umarł. Byłam. Jakoś mnie tam zaprowadziło. Akurat w tym dniu właśnie też umarł. Byłam 74 lata. Ja jeszcze nie był taki stary. No. Jeszcze nie był taki. No ale wielką zasługę ma u nas, bo wybudował kościół. On go tylko kontynuował, bo gdyby nie mieli kości, to by kościoła nie było. No ale tą najtrudniejszą robotę wykonał. I kościół i jeszcze o cmentarz. W takich czasach upadku komunizmu. Tam coś jedzie, więc trzeba się ewakuować. Jademy sprawdzić, czy jezioro Goczałkowickie jeszcze jest zamarznięte. Warto też przypomnieć, że trafiły się dwie doby z mrozem w okolicach minus 18 stopni. No, jak widać, zalew Goczałkowicki nie zamarznął. Albo już odmarznął. Nie wiem, gdzie się tam tego nagro. Jedziemy już drogą w gminie Chybie. Tam przed nami jest zalew Goczałkowicki. Wjeżdżać tam nie będę. Nie ma sensu. Tak, taki leśny rajzing. Widać jeszcze resztki śniegu, którego było prawie 40 cm. Pozdrawiamy Pisarzowice, pana Wojtka. Ja na WhatsAppie mnie znalazł. Albo jego, już nie wiem kto kogo znalazł, ale w każdym razie mamy kontakt. I telefoniczny, i przez WhatsAppa. Żelazny szlak jeszcze mamy do przejechania. Bo my se to obiecali, ale w tym roku się nie udało, ale na następny sezon, czyli na ten, który już się de facto rozpoczął, pojedziemy. Chyba że granice zamkną. Ja.
stary rower. Idealny na takie krótkie rajzy. Jak widzicie, nie mam żadnego ekwipunku ze sobą. To taka rajza dookoła kumina. Więc jestem w stanie w ciągu godziny nawet piechty dojść do chałupy. Wyraźnie widać, że to jest nadpolune. Te drzewo. A więc tutaj tego gościa spolili. Dziady jedne. Makabryczna zbrodnia. Jak można człowieka w ogóle spolić? To jest śnieg jeszcze, ale ewidentnie widać, że to jest o. Nad polunę to drzewo. On się tu polił. Tak, to jest rejon Pierścia, Iłownicy. Na Pierście się jedzie tam prosto, tam potem jest skrzyżowanie, ale my będziemy prawdopodobnie już skręcać na Iłownica, z racji tego, że trochę się już zaczyna ćmić, a nie mamy świateł, więc trzeba będzie gnać ku chałupie. Taką nie zaplanowano rajza, żeby nie siedzieć w chałupie, nie garbić się przed elektroniką. Więc no zawsze trzeba wykorzystywać, mimo tego, że dzisiaj jest tylko 3 stopnie na plusie, rano śniegiem waliło, widać już miesiączek. Jeszcze tutaj pozostałości śniegu. Mamy dużo bajora, dużo. Stary rower, że wziął. U niego się łatwiej wyczyści. Co prawda soli na nim nie ma, bo jedziemy cały czas lasem. Przeszło ponad 10 km. To jest ten las od Czarnolesia. Jak my wjechali, to praktycznie cały czas nim jadymy. To już takie leśne skrzyżowanie. Ja tu wiele razy był na rajzach. Tam na Iłownica się jedzie. Tutaj się jedzie na Landek. Tu na Pierściec. A tam na Zaborze zresztą. Tu jest niedaleko. Tutaj na drzewie widać szlaki. Szlaki rowerowe. Czerwone i żółty to są szlaki Euroregionu Śląsk-Cieszyński. Nad nim jest taki słabo widoczny niebieski, to jest stary ślad wiślanej trasy rowerowej. Żółty prowadzi do Cieszyna, a czerwony to jest, o ile się nie mylę, z Jaworza do Strumienia. Tu kiedyś były szerszynie, tam kajta odłupano kora jest. 2 lata temu tu były szerszynie. I widać, że to jeszcze taki połupane, że one tu były, ale już pewnie się wyniosły. Dawno ich tu nie widział. Prawie pętla zatoczono. Jeżdżamy zaś na WTR-ka. Mylimy jakieś 300 metrów stąd. Jak się nam zachciało jeszcze na Iłownicę jechać. Jadymy do domu. No nie mamy światła. A bez światła jechać nie będzie. U chałupie ćmi się. Stok tarczarski na dębowcu się świeci. W tej chwili go nie widać. Mamy nadzieję, że za 2 tygodnie już będzie. Za tydzień chyba. No za tydzień, ale to od 1 lutego, nie? Poniedziałek, ale
U mnie prawdopodobnie już sobota będzie. Skirajzowanie. Że nam jeszcze jakiś głupot nie wymyślą po drodze. No i cóż, no. Fajnie było, ale kończymy. Zaś tym przyczepu on chyba przyniósł, ale to chyba drugi pomylił. Kończymy, o teraz go widzę. Świeci 7 głowiec. No to do następnego razu.